nadszedł czas, by wrócić do przeszłości, przeanalizować to wszystko, wyciągnąć wnioski i z tą nową wiedzą ruszyć przez te nowe drzwi, przez ten portal do tego nowego i pięknego. Jak to przeanalizować? Jak to zrozumieć? Otwierają się nowe drzwi i od ciebie zależy, czy zostaniesz tutaj i teraz w tej przeszłości, a może wrócisz jeszcze dalej do przeszłości, do tego, od czego chcesz się już uwolnić, co jest już stare, przeterminowane, nie ma z tobą nic wspólnego, czy też przejdziesz przez te drzwi do tego nowego i pięknego. Analiza przeszłości. Analiza przeszłości. Wiesz, to jest taki moment, jak gdyby stanąć na rozstraju dróg. Mamy dwie drogi. Tą jedną, tą starą, którą już znasz, i tą drugą, tą nową, do tego, gdzie pragniesz dojść. Czyli spełnienie twoich marzeń, spełnienie twoich pragnień, twojego powołania. I tak stoisz na tym skrzyżowaniu. Tylko dwie drogi. Którą drogę wybierzesz? To jest dzisiejsze pytanie do naszej 112 ceremonii. Którą drogę wybierzesz? Tą starą, ten utarty, stary szlak problemów, trudności, braku wiary w siebie, braku miłości do siebie, tych tradycyjnych zachowań według programów dziadów i pradziadów, czy też tą nową drogę? Lekką, piękną, wyjątkową, zgodną z tobą, zgodną z twoim sercem, ale jeszcze nieznaną. Którą drogę wybierzesz?